Złoto znajduje się w kluczowym miejscu przed pogłębieniem spadków, ewentualnie przed wygenerowaniem nowego impulsu wzrostowego. Patrząc na to, co dzieje się z tym kursem od przełomu 2015-2016, gdzie z dołków na 1050 dolarów za uncję mieliśmy wyszczał grubo powyżej 2050 dolarów, od tego momentu złoto traci na atrakcyjności. Trzy kluczowe miejsca, czyli największe korekty, pierwsza korekta, druga i potencjalnie trzecia korekta, która została zanegowana w dniu wczorajszym, są korektami prowadzącymi. Pytanie, czy mamy do czynienia z overbalance i odwróceniem trendu, na co za wcześnie powiedzieć, czy powstała nam największa korekta w układzie A, B, C i kolejny impuls spadkowy. Troszkę więcej podpowiedzi dostaniemy z poziomów dziennych. Pamiętajmy, że również ta największa korekta, ona skończyła się w nieprzypadkowym miejscu. To jest 23,6 zniesienia FIBO. Jest to poziom zakresu pierwszego ruchu korekcyjnego. Kolejnym poziomem jest 38,2 zniesienia FIBO. Czyli potencjalne spadki w stronę 1670-1680 dolarów. Na wykresie dziennym sytuacja staje się coraz bardziej przejrzysta, bo ta ostatnia fala wzrostowa, którą rozpoczęliśmy w marcu z 1450 dolarów, spowodowała to, że w powrocie apetytu na ryzykowne aktywo złoto stało się mniej atrakcyjnym dla inwestorów środkiem do lokowania luźnych środków. W dodatku ta ostatnia fala wzrostowa wykonała ruch spadkowy poniżej 38,2 zniesienia FIBO, gdzie mamy klaster FIBO z tego długiego okresu z ostatnią falą wzrostową. I to jest 38,2 i 23,6 zniesienia FIBO. Jeżeli spadki miałyby nastąpić, to kolejnym takim ważnym miejscem jest kolejny klaster FIBO, 32,61 zniesienia FIBO. To jest kolejny klaster, do którego w przypadku spadku cen kruszcu należy spodziewać się zejścia. W dodatku wypada on na dość istotnym wsparciu zbudowanym od kwietnia tego roku. Kolejnym istotnym miejscem jest poziom 50% zniesienia FIBO tego ostatniego wzrostu i to jest 1750. Ale zwróćmy na uwagę na średnią kroczącą 200-sesyjną, która działa w dość specyficzny sposób, bo każde większe oddalenie od średniej powoduje przyciąganie jak magnes. I czy będziemy mieli w tej sytuacji z poziomu, gdzie złoto wczoraj zamknęło się poniżej 1800 dolarów za uncję, dzisiaj mamy lekką reakcję wzrostową. Fakt, że ta reakcja wzrostowa wynika po dwóch silnych świeczkach dziennych spadkowych. Jednak zatrzymały się spadki na podtrzymaniu wsparcia, ruchomego wsparcia, jakim jest SMA 200 okresowa. Podobną sytuację mieliśmy w marcu, gdzie spadki powstrzymane zostały na tej średniej kroczącej. Pytanie kluczowe, czy w tym momencie zobaczymy odbicie i to odbicie powinno skutkować dojściem w pierwszej fazie do 1850 dolarów jako ruch korekcyjny i sprawdzenie tego wsparcia, które zostało przedwczoraj wybite, sprawdzenie ważności tego wsparcia jako oporu i zejście na niższe poziomy w stronę 1750 i 1680 dolarów, właśnie jako ten klaster FIBO, czy na tym poziomie nastąpi zatrzymanie, podobnie jak to było w marcu tego roku, i pojawi się nowy impuls. Do tego potrzeba by było, by inwestorzy zaczęli
zaczęli zwracać większą uwagę na zagrożenia pandemiczne, a szczepionka, która zapowiadała się bardzo obiecująco, ona przyniesie skutki dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału i do tego czasu ceny złota mogą ulec wzrostom, pod warunkiem, że apetyt na ryzykowne aktywa zacznie maleć, a inwestorzy będą w dalszym ciągu szukać bezpiecznych przystani. Na ten moment trzy krótkie scenariusze. Ruch korekcyjny i powrót w stronę 1850 dolarów, sprawdzenie wsparcia rozbitego, zamienienie go w opór i spadki w stronę 1758 i 1680, wyjście górą, utrzymanie tego poziomu jako wsparcia i odbicie z powrotem w stronę 1900 i 1973 dolary. I dopiero zapewne następne dni przyniosą nam rozstrzygnięcie. Póki co należy się spodziewać, że przez kilka najbliższych dni zostaniemy w ramach ruchu bocznego pomiędzy 1790 a 1850. Jeśli mielibyśmy do czynienia z tradycyjnym rajdem Świętego Mikołaja, wówczas ceny złota mogą znaleźć się pod presją.